Jak wstępnie ustaliła policja, kierowca wyjeżdżający z drogi podporządkowanej zderzył się z kierującym pojazdem dostawczym. Auta odbiły się od siebie i uderzyły w kolejne. Kierujący, który poruszał się samochodem marki Audi, wyjeżdżał z ulicy Słowiańskiej, czyli drogi podporządkowanej, na ulicę Ścinawską. No i w tym momencie doszło do zderzenia z kierującym samochodem marki Lublin, który jechał od Dużego Ronda w kierunku drogi K3. W wyniku tego zderzenia pojazdy odbiły się jeszcze od siebie i uderzyły w samochód marki Renault, który stał na tym skrzyżowaniu. Jedna osoba, pasażer samochodu dostawczego, został niegroźnie ranny. Pogotowie zabrało go do szpitala. Mężczyzna poszkodowany w dzisiejszym wypadku trafił na izbę przyjęć szpitala w Lublinie i tam po diagnostyce z obrażeniami ogólnymi został zwolniony do domu. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.